Jazda na rowerze powinna być komfortowa. Powinniśmy przejechać kilka dziesiąt albo nawet kilkaset kilometrów bez żadnego bólu. Jednak nie zawsze tak jest. Czasem plecy bolą, czasem ręce bolą, a czasami bolą kolana. No właśnie, kolana. Większość z nas zastanawia się, dlaczego nas polą kolana w trakcie jazdy. No, wyjaśnień jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo czynników, które będą wpływać na to, czy kolana będą nas bolały, czy nie. Jednym z takich czynników jest właśnie Q-faktor. Co to jest? Więc słuchajcie: oto i korba. Nieważne, jaki tu ma support. Skupmy się na samej korbie. Jak widzicie ramiona korby nie są idealnie prosto, no między innymi też dlatego, żeby nie ocierać butem o tarczę, ale inny z ważnych czynników jest właśnie ku faktor. Otóż, jeśli wytoczymy sobie jedną linię od jednego ramienia i drugą linię od drugiego ramienia, to ta różnica to będzie właśnie q -factor. Bardzo proste. Dobra, dobra. Tylko po co nam to wiedzieć? Jak kupujemy korbę, to nawet nie wiemy, jaki jest ten Q faktor A jest to bardzo ważne. Dlaczego? Zobaczcie. E, musicie mi wybaczyć ten mało kolarski strój, ale pogoda troszkę nie dopisuje. Jak to wygląda w zdrowej sytuacji? W trakcie pedałowania nasze kolana powinny Poruszać się wzdłuż osi pionowej. Na zegarze to by było godzina 12-godzina 6. Problem pojawia się, gdy nasze kolana zaczynają się poruszać na boki. I to jest akurat niewskazane i między innymi z tego powodu mogą kolana boleć. Jednak sam kufaktor nie jest jedynym czynnikiem, który będzie wpływał na to, czy nasze kolana poruszają się odpowiednim torem, czy wychylają się na boki. Żeby poprawić ustawienie kolan w trakcie pedałowania, powinniśmy również uwzględnić odległość między środkiem pedałów i poprzez dostosowanie. Odległości między środkami pedałów możemy poprawić nasze ustawienie kolan. I teraz, jeśli macie właśnie ten problem, że poli was kolano i macie ten właśnie przypadek, że wasze kolana nie chodzą po linii prostej, tylko wychylają się na boki, ale nie rozpaczajcie, bo otóż można to skorygować. A jak? Na początku bardzo prosty sposób. Pierwsza sprawa buty, a właściwie bloki w butach. Jak pewnie większość z was zauważyła, bloki w butach można przesuwać nie tylko góra-dół, ale również na boki. Dzięki temu, że możemy przesuwać je na boki w lewo lub w prawo no to zależy od patrzenia możemy sobie ustawić odległość. Oczywiście jest to w ograniczonym zakresie. Tutaj to pewnie z około będzie 5-4 mm. Niedużo, ale pomyślcie, że tutaj 4, w drugim, w drugim bucie też 4. Razem daje 8 mm. Czyli nie jest aż tak źle. Druga sprawa to wymiana pedałów. Tak, to też będzie drogie, ale na naszym zdrowiu nie wolno oszczędzać. Oczywiście takie firmy jak na przykład Shimano mają ustalony długość swoich pedałów. Także z tym nie będziemy akurat za bardzo się mogli popawić. Ale takie buty jak na przykład Speedplay. To się teraz nazywa Speedplay. Speedplay takie okrągłe pedały, na przykład szosowe. Je można kupić z różnymi długościami osi. Także tu też można to dostosować. Kolejna sprawa to zastosowanie podkładki. Tylko trzeba pamiętać o tym, że podkładkę na jeden pedał można co najwyżej wsadzić jedną, półtora milimetrową. Więcej nie można już dawać. No z oczywistych względów. No chyba nie chcemy sobie uszkodzić korby. Ale na szczęście jest jedna, jeszcze jedna opcja, a mianowicie zastosowanie adapterów. Adaptery to pedałów no, to jak sama nazwa wskazuje, jest to adapter do pedałów. To, żebym to wytłumaczył. Adaptery służą po to, żeby właśnie przedłużyć oś nie skracając gwintów w pedałach. W związku z tym możemy mieć jeszcze bardziej to wydłużyć. No i w tym momencie praktycznie nie ma więcej możliwości, żeby. Wydu zwiększyć jeszcze bardziej no chyba, że zastosowanie podkładki i adaptera no ale to chyba już jest st stanowczo chyba za dużo i to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wynieśliście z niego pożyteczne informacje dzięki którym nie będziecie odczuwać już bólu w kolanach trzymajcie się i do następnego